Witajcie kochani, jak już widzicie po tytule, dziś zapraszam Was na haul. Będzie to pierwszy jesienny haul. A dlaczego pierwszy? Bo już troszkę tych rzeczy mi się uzbierało, więc postanowiłam, że podzielę film na dwie części, chociaż może wyjdą z tego trzy, no zobaczymy. Żeby nie przedłużać, od razu zabieramy się za przegląd moich nowych rzeczy w jesiennej szafie. Na początek pokażę Wam sukienki. Dwie z nich mogliście już widzieć w moich daily vlogach oraz na zdjęciach na moim Instagramie. Natomiast muszę je tutaj pokazać jeszcze raz, bo zazwyczaj pada bardzo dużo pytań. Skąd te sukienki, jak z rozmiarami, jak z ich noszeniem, materiałem itd. Pierwsza z nich wygląda tak. Jest to sukienka z Zary. Ja ją mam w rozmiarze S i ona jest z kolekcji młodzieżowej. Materiał bardzo przyjemny, rękawki zakończone frędzlami, jak również dół sukienki zakończone frędzlami i myślę, że ona fantastycznie będzie prezentowała się na przykład z grubymi rajstopami, botkami i z grubym swetrem. Nosi się ją wspaniale, ona nie jest dopasowana do ciała, jest taka bardziej, ja bym powiedziała, workowata, ale ja takie sukienki właśnie najbardziej lubię. No i super sprawdzi się w ciągu dnia. Druga sukienka ma nieco podobny materiał, też taki troszeczkę grubszy, też już ją mogliście widzieć. Krótki rękawek, dekolt w serek, tutaj ma na zakończeniach takie nakładki imitujące troszeczkę kieszenie, ale absolutnie nie są to żadne kieszenie. Też jest luźniejsza, nie jest dopasowana i też ją mam w rozmiarze S. Natomiast ta sukienka pochodzi z kolekcji kobiecej, czyli już nie tej młodzieżowej. I co chciałam dodać, mierzyłam w rozmiarze M, bo też często się mnie pytacie, jak rozmiar M. W przypadku tej, jak również tej, okazał się zbyt szeroki jak na mnie. Ja jestem dosyć dopasowana w talii, więc już wyglądałam totalnie jak w worku. Natomiast eski sprawdziły się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I trzecia sukienka, która będzie miała za chwilę swój debiut, to jest sukienka z Mohito. Z takiego cienkiego materiału, ma takie prześwitujące, długie rękawki, natomiast ta sukienka jest 3/4, tutaj nie będziecie widzieć, ale na przebitkach oczywiście tak, i z tyłu ma zapięcie na taki malutki guziczek, natomiast ona jest bardzo dopasowana w pasie i nawet ma tutaj taki ściągacz, przez co też fantastycznie się układa. Jest jeszcze dostępna wersja w kolorze czarnym z czerwonymi kwiatami, też bardzo mi się podoba i zastanawiam się, czy po nią nie wrócę. Natomiast ten butelkowy zielony kolor, no zobaczcie, całkiem ładnie się prezentuje i całkiem do mnie pasuje, przynajmniej tak mi się wydaje. Także kolejna sukienka, tym razem Mohito i ja ją mam w rozmiarze, już Wam mówię, XS34. Kolejne dwie rzeczy, które Wam teraz pokażę, również tyczą się dolnej części garderoby. Pierwsza z nich jest to spódniczka, która wygląda właśnie tak. O, bardzo fajnie wycięta. Z materiału, który odrobinę imituje skórę. Można by było powiedzieć, że to jest taka ekologiczna skóra. Z tyłu jest zapinana na taki malutki suwaczek i ma doczepione dekoracyjnie ćwieki. Oprócz tego, jak widzicie, też tutaj tak fajnie wycięta, przez co bardzo ładnie układa się w różnych stylizacjach. I spódniczka jest ze sklepu Mohito. Muszę tutaj podkreślić, że ja do tego sklepu bardzo rzadko wchodzę, praktycznie nigdy, ale coś ostatnio mnie podkusiło i Max mówi, chodź wejdziemy, bo zauważyliśmy jakąś fajną sukienkę i spódnicę na wystawie, chodź wejdziemy, zobaczymy co tam jest. I rzeczywiście tak chodziłam troszeczkę po tym sklepie i znalazłam parę fajnych, ciekawych rzeczy. Wy pewnie częściej wchodzicie do Mohito i odwiedzacie ten sklep i dajcie mi koniecznie znać, w jakie rzeczy warto tam inwestować. To mi się na pewno przyda taka informacja, czyli widzicie spódniczka i ona będzie super wyglądała do grubych swetrów, do workerów, do kurtki skórzanej ramoneski. Bardzo fajny zakup i cieszę się, że będę mieć coś takiego właśnie w mojej szafie. Natomiast kolejna rzecz to będą już spodnie. I to też był taki w sumie troszeczkę przypadkowy zakup. Z nim jest związana pewna historia. Otóż chodziliśmy z Maxem po jednym z centrów handlowych, no i tak patrzyliśmy na sklepowe witryny. No i słuchajcie, za każdym razem gdzieś pojawiała się kratka.
kratka, kratka, kratka. W pewnym momencie, już tak jak chodziliśmy po tym całym centrum handlowym, Max mówi, wiesz co, ty musisz mieć coś w kratkę. No bo zobacz, ta kratka jest praktycznie wszędzie. Ja mówię, wiesz Maksymo, ale ja już mam sukienkę w kratkę, mam takie grubsze spodnie w kratkę. Mówi, no dobra, ale chodź, wejdziemy i zobaczymy. No i co? Weszliśmy do Zary i znaleźliśmy spodnie w kratkę. Ale to, co mnie w nich urzekło, to ten ściągacz. To jest gumka granatowo-biała i naprawdę fajnie wygląda przy tych spodniach. Jak widzicie, długie, chociaż to nie jest taki model bardzo długich spodni. Ja bym powiedziała przed kostkę. Nie wiem, jak to się dokładnie mierzy, czy to jest ten 7/8, 3/4 i tak dalej. W każdym razie to są spodnie przed kostkę. I tutaj też muszę dodać ważną sprawę. Jeżeli nosicie rozmiar S, tak jak ja, i będziecie mierzyć te spodnie, a chcecie, żeby one nie wyglądały jak leginsy, czyli były zbyt opięte, to zróbcie taki manewr jak ja i kupcie M-kę. Wtedy te spodnie będą naprawdę ładnie wyglądały. Opinały pośladki, ale będą miały te nogawki takie luźniejsze. W S-ce niestety ja czułam się jak w leginsach, zresztą Max też stwierdził, że nie za dobrze leżą, bo też kieszenie troszeczkę odchodziły po bokach, a tak nie powinno być. I to są spodnie, które są nieco wyższe stanem. One są, jak widzicie, zapinane tutaj, zasuwane na suwak, ale mają dodatkowy guzik i taką sprzączkę. Niestety nie ma tutaj żadnych szlufek i nie będzie można włożyć do nich paska. Natomiast bardzo fajnie leżą, bardzo fajnie się je nosi i ja też już nosiłam te spodnie do różnych stylizacji. Zresztą mogliście też już zobaczyć w niektórych z moich vlogów. No i myślę, że w tym okresie takim właśnie jesienno-zimowym, jeszcze nie zimowym, będą fajnie wyglądały. A jeśli na przykład pracujecie w biurze i ten strój musi być taki bardziej elegancki, no to takie spodnie warto w nie zainwestować. No i ten design, jak to się mówi, czyli kratka, bardzo modne w tym sezonie. Kochani, na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, tak jak wspominałam, żeby też nie było za dużo. Jedna z nich kupiona jeszcze podczas wyjazdu do Neapolu na wakacje, ale za każdym razem, kiedy gdzieś ta rzecz pojawia się w moich stylizacjach, czy to na zdjęciach, czy to właśnie w filmach, jest zawsze o nią bardzo dużo pytań. I to jest, słuchajcie, koszula. Koszula marki Polo. Z takiego naprawdę przyjemnego, miękkiego materiału. Tak jak mówię, kupiłam ją w outlecie we Włoszech, ale wiem, że jest dostępna w sklepie Van Graaff w Warszawie. No, troszeczkę droższa, tutaj też muszę to przyznać, ale fantastycznie się ją nosi. Bardzo ładnie wygląda, jest opięta, dopasowana, przyjemna w dotyku, miękka, nigdzie się nie ściąga, fajnie wygląda pod grubszy sweter, do tych spodni, które Wam przed chwilą pokazałam, do jeansów. Myślę, że to była dobra inwestycja, no i będę ją nosić w najbliższym czasie. I ostatnia rzecz w moim ukochanym kolorze, kolorze, który uwielbiam na jesień, no też mogłabym powiedzieć, że zimową porą, to jest golfik. W takim oto przepięknym odcieniu. Golf, który jest z Zary. On ma tutaj taki, taki golf, stójkę. Zobaczcie, taki, coś takiego na gumce. Ciężko mi nawet powiedzieć. Bardzo fajnie się to rozciąga i też jest wygodne, jeżeli chodzi o tutaj o opięcie szyi. Przy rękawkach też ma takie ściągacze. No i ten kolor. Kamera myślę, że go nie do końca oddaje, bo to jest kolor troszeczkę wina, troszeczkę bordeaux, troszeczkę kolor połączony z fioletem. Bardzo ładnie wygląda na ciele. Niestety jest też troszkę cienki, więc będzie trzeba coś na niego założyć, jeśli będzie tak w miarę chłodno. Natomiast bardzo ładnie wygląda i moja rada dla Was. Ja mam go w rozmiarze M. Zazwyczaj noszę S-kę, natomiast S-ka, kiedy przymierzyłam, była bardzo opięta i za krótka. Więc jeśli tak jak ja szukacie rozmiaru S albo nosicie rozmiar S i podoba Wam się ten sweterek, to weźcie w rozmiarze M.
będzie zdecydowanie na Was lepiej leżał, no i nie będzie za krótki, nie będzie wychodził pępek, będziecie go też mogli włożyć na przykład w spodnie z dłuższym stanem albo w spódniczkę, tak jak ja. Coś wspaniałego. No dobrze kochani, to był taki szybki pierwszy haul. Mogliście już zobaczyć, co pojawiło się w mojej szafie. Zdradzę Wam, że w następnym haulu też pojawią się perełki i dodatki. O, żeby nie było nudno. Jestem ciekawa, co się pojawiło takiego nowego w Waszej szafie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dajcie też znać, co sądzicie o tych rzeczach, które Wam dzisiaj pokazałam. Linki plus ceny znajdziecie w opisie do filmiku, jeżeli tylko oczywiście uda mi się znaleźć te wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokazałam. Myślę, że oprócz tej koszuli polo, nie wiem, czy Wangraf będzie ją miał dostępną na stronie. Postaram się poszukać, bo o nią, tak jak mówię, często pytacie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!